Prezydent naciska na boisko, chociaż wielu przekonuje, że nie jest potrzebne. Gdański Urząd Miejski nie zgadza się na bloki, ale sam projektuje osiedle mieszkaniowe. A negocjacje z prezesem Gdańska prowadzą radni z Platformy Obywatelskiej, chociaż oficjalne żadne rozmowy się nie toczą. Zdaniem mecenasa Kacpra Płażyńskiego, który zaproponował mediację, wiele jest obaw i niejasności w tej sprawie. Porośnięte krzakami boisko, zrujnowane trybuny i rozkradzione budynki. Na odnowienie terenu klubu sportowego Gdańska od lat czekają mieszkańcy Dolnego Wrzeszcza, a zarząd Gdańska od lat szuka pieniędzy na inwestycje. Nie chcemy dofinansowania urzędów marszałkowskiego, wojewódzkiego, tak jak powiedziałem, Urzędu Miasta Gdańska. Mamy pomysł na sfinansowanie tej inwestycji. Plan to sprzedaż części terenu deweloperowi, na co nie chce zgodzić się miasto. Nie ma tam mieszkaniówki i nie będzie. Tymczasem z dokumentów, do których dotarła Panorama, wynika, że już w 2013 roku Biuro Rozwoju Gdańska opracowało koncepcję zagospodarowania terenu Gdańska. Zakłada ona połączenie go z sąsiednimi działkami miejskimi i budowę osiedla mieszkaniowego z lokalami usługowymi na parterze. Oficjalnie o swoich planach miasto nigdy nie mówiło. To jest jedna z koncepcji. W tej chwili są dopuszczone usługi, są dopuszczane hotelarstwo i tak dalej. Czyli to też można zbudować, na tym też można zarobić i przeznaczyć to na funkcje sportowe. Decyzyjny impas być może uda się jednak przełamać, bo po obu stronach barykady pojawiły się dobre chęci. Prezydent miasta Gdańska, który do tej pory był negatywnie nastawiony do prezesa Stankiewicza, w tej chwili zmienił stanowisko, chce prowadzić rozmowy, chce dojść do porozumienia. Zmiana nastawienia pozwoliła rozpocząć negocjacje. Z ramienia miasta prowadzi je Emilia Lodzińska, gdańska radna. Ze strony mieszkańców negocjuje Krystian Kłos z Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz. I jeśli wierzyć zapewnieniom, spotkania z zarządem Gdańska zaczynają przynosić efekty. Ustaliliśmy, że spółka zobowiązała się do tego, że w najbliższym czasie zabezpieczy ten teren, który jest teraz niezabezpieczony. Mieszkają tam bezdomni, jest tam jeden z większych wybiegów dla psów. Także tutaj mamy takie informacje, że ma być to zabezpieczone. Do tej pory prezydent Adamowicz stawiał sprawę jasno. Chciał, żeby w tym miejscu powstało pełnowymiarowe boisko. W tej chwili zdajemy sobie wszyscy sprawę, że w tym miejscu pełnowymiarowe boisko mija się z celem. Dlatego też na tym polu, a propos powstania osiedla mieszkaniowego, bardzo małego, tutaj dodam, cały teren nigdy na pewno nie zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe, natomiast jest szansa, że część terenu zostanie przeznaczona na mieszkaniówkę. Oficjalnie jednak Gdański Urząd Miejski nie informuje o negocjacjach z klubem, nic nie wiadomo też o ich wynikach. Zdaniem mecenasa Kacpra Płażyńskiego dyskusja o przyszłości tego terenu powinna być prowadzona publicznie. Nie wiemy, co z tego spotkania wynikło, mimo publicznych deklaracji, że wszystkie dokumenty związane z tymi negocjacjami miały zostać ujawnione. Bardzo mnie to niepokoi, bo to nie jest transparentne, a temat jest zbyt poważny, żeby załatwiać go w zaciszu gabinetów. W ciągu 3 tygodni zarząd klubu sportowego Gdańska ma poinformować, czy zgadza się na nowe ustalenia. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że warunkiem postawionym przez miasto jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców, a także pozostawienie Radzie Dzielnicy decyzji w zakresie zagospodarowania części rekreacyjnej nowego kompleksu.